Krakowski Teatr Praska 52 po długiej przerwie ponownie wraca z molierowskim spektaklem Pocieszne wykwintnisie. Wystawienie tej klasycznej sztuki komediowej w bieżącym roku to nie przypadek, ponieważ 2022 rok jest rokiem Moliera. Molier jest klasycznym komediopisarzem znanym w całym świecie, także u nas. Pocieszne wykwintnisie były parokrotnie przekładane na język polski, a my posługujemy się ostatnim, najlepszym, znakomitym, jak to mówią, kongenialnym tłumaczeniem samego Boja Żeleńskiego, który przetłumaczył kilkaset tomów literatury francuskiej i niezwykle dużo mu zawdzięczamy. A Molière, no cóż, opisywał świat, reagował na to, co go otacza, co go kłuło trochę w oczy. Akurat Pocieszne wykwintnisie to satyra na pewnego rodzaju snobizm, modę, ale nie tylko to, bo w tej sztuce jest dość istotny wątek. Staje po stronie kobiet, które nie chcą, młodych kobiet, które nie chcą być zakontraktowane w małżeństwo i sprzeciwiają się woli ojca. Ich marzeniem zupełnie naturalnym, to co u nas Fredro później niezwykle rozwinął, to jest małżeństwo kontraktowe. Czyli marzenie o tym, żeby wyjść z miłości, a nie z kontraktu. Ceniony reżyser sztuki, pan Jan Korwin-Kochanowski, jest zadowolony, że po tak długim czasie udało się zaplanować premierę na połowę lutego 2022 roku. Cieszę się, dlatego że mój kolega starszy z teatru powiedziałby, już zazdroszczę widzom, że będą mogli zobaczyć tę sztukę. Prosto jest to postawione. Wyczytaliśmy, ile się tylko dało z przekładu Bojowskiego. Ten tekst aż prosi się o pewne gęste odczytanie. Tyle tam jest niuansów, tyle zabaw słownych. Nie było łatwo przełożyć, co Boj bardzo mocno wyłożył w przedmowie do polskiego pierwszego wydania. W swoim tłumaczeniu, dlaczego, że to jednak raz, że wiele lat minęło, a dwa, przełożyć na polskie realia pewną nową mowę modną i to zachłyśnięcie się sztucznością pewną. Świetnie to zrobił, a my idziemy za tłumaczeniem Bojowskim. Reżyser wyjaśnił nam również, czym charakteryzują się spektakle klasyczne, a także opowiedział, jak ważne są umiejętności aktorskie, aby móc grać w sztukach komediowych. Generalnie aktorzy grający w komediach muszą być lepsi od tych tragików, bo po pierwsze grają szybko, inteligentnie. Ja mam uczulenie, żeby nie grać głupich ludzi, bo tego jest w brud i w kabaretach, no nie będę wymieniał dalej sfer różnych. Ale myślę, że akurat aktorzy, chociażby z racji wykształcenia, predestynowani są do tego, żeby grać w komediach. Im lepszym technikiem się jest, czyli rzemieślnikiem, to nie jest nic uwłaczającego, bo się ma czasami fałszywe wyobrażenie o aktorstwie, że aktorem to dzisiaj może być każdy, wystarczy włączyć seriale, te wszystkie sitcomy, gdzie bierze się ludzi z tak zwanej ulicy, czasami już przetartych gdzieś przed kamerą i nazywa się ich aktorami. Trochę to krzywdzące dla tych, którzy parę lat potrzebują na to, żeby się rzemieślniczo wykształcić. A komedia jeszcze klasyczna i Fredro, czy właśnie Molière wymagają naprawdę dobrego aktorstwa. Szybkiego, inteligentnego, technicznie nienagannego. Ale to też daje ogromną satysfakcję. W jedną z ról wcieli się pełny aspiracji jaworznicki aktor Michał Kirker. Moja postać to szlachcic Lagrange, co jak się dowiedzieliśmy, znaczy stodoła. Stodoła. Tak, dokładnie. Jestem szlachcicem o jakże dumnym nazwisku, pan Stodoła, który ma pewną intrygę wobec właśnie dwóch młodych panien, które odrzuciły jego i jego przyjaciela Zaloty. Wysyła swojego sługę, no i tam się dzieją już różne perypetie, o których no nie będziemy może zdradzać, no bo jaki to jest sens teraz zdradzić całą fabułę.
skoro zależy nam na tym, aby jednak widzowie przyszli i obejrzeli spektakl. Alenogram, Szlachcica, także osobę wyższych sfer. Na spektakl zapraszamy całe rodziny już 17 i 18 lutego. Zapraszamy serdecznie, to będzie czwartek i piątek. W ogóle Teatr Praska 52 działa od czwartku do niedzieli w takim rytmie.